Dzień dobry, witam w kolejnym unboxingu. Tym razem na warsztat idzie statyw mikrofonowy Mozos SB37. W pudełku znajduje się oczywiście instrukcja. Ramię statywu łamane. Jak to się to prezentuje? Z wewnętrznymi sprężynami. I z blokadą na przegubach. Gwint 3x8 cala i 5x8. I do tego jakaś śrubka z zakrętką. Fajny gadżet. Jak będzie mi brakowało części do roweru, to... No i oczywiście uchwyt do biurka z dołu, dosyć masywny. Teraz pytanie, o co chodzi z tym statywem? Dlaczego warto inwestować w statyw? Zobaczcie sobie teraz dla porównania mój stary statyw. Pięknie brzęczy. Ten nowy jest praktycznie całkowicie bezgłośny. Pomimo tego, że też również jest na sprężynach, ale może jakoś inaczej są umiejscowione te sprężyny w środku. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie rozkręcałem. Mniejsza z tym. Dodatkowo mamy takie wyżłobienie na kabel mikrofonowy. Takimi fajnymi klipsami. Także kabel nie będzie nam gdzieś latał. Okej, statyw zamontowany. U mnie to tak wygląda akurat. Tutaj kabel jest poprowadzony do środka, do tego wyżłobienia. Fajna opcja. Ja akurat mam małe biurko i ten statyw to akurat na zgięciu on może się tylko maksymalnie tak tutaj zgiąć. Także ledwo co się zmieścił. Ale za to jest dosyć duży, więc można go przykręcić z drugiej strony. Z drugiej strony akurat mam lampę i ten mikrofon też takiej słabszej jakości jest. Ja muszę go mieć trochę bliżej. Kolejną może taką wadą tego statywu, taka wada i zaleta. No wiadomo, że zaleta to jest taka masywność oczywiście, ale nie ma niestety jak zamontować tutaj pod pop filtra. Tutaj przyczepiłem to do biurka. Być może ten pop filtr mieściłby się tutaj jedynie na tym łączeniu od koszyka mikrofonu. Nie mam za bardzo pomysłu, gdzie indziej można było to zaczepić. Ja to wiem, ty to wiesz, że się podobało. Także zostaw suba, łapkę w górę, komentarz dla zasięgu i do zobaczenia. Elo!